Myślicie, że mama sobie wyszła z domu, jesteście sami w domu, zostajecie sami z komputerkiem i z zakładką, prawda, prywatne, a okazuje się, że mama po prostu zmieniła się na niewidzialną. Cześć! Witam was, moje fany, ale nie tylko moje, bo pewnie są tu też fani chińszczyzny, fani AliExpress, a nawet fani fantastycznej czwórki. Dziś, moi drodzy, z racji tego, że z LEGO nie możemy mieć oryginalnej, fantastycznej czwórki, co się nie było z takiego setu, postanowiłem, że zakupimy sobie taki secik na AliExpress. No i dlatego, że generalnie też jest śmiesznie z tymi zestawami. Już dwa zestawiki z AliExpress otwieraliśmy. Jest to Obcy oraz jest to Jaś Fasola. No i cóż, sety charakteryzowały się tym, że były całkiem ciekawe. Jakość nie była zła, nic nie urywały, ale też ani w dobrą, ani w złą stronę nic nie urywały. Kochani, no i dziś mamy niewidzialną kobietę z fantastycznej czwórki. No i niewidzialna kobieta na pewno ma widzialną podstawkę, jednak otwórzmy, sprawdźmy, jak ona się prezentuje, jak ona wygląda, z czym tu mamy do czynienia, jak to się ma jakościowo do innych AliExpressów i tak dalej, i tak dalej. No jest dość mocno niewidzialnie, to nie ma co gadać. Podstawka, jak już mówiłem, jest absolutnie widzialna, więc tutaj nie możecie mówić, że ani widzieliście, natomiast tu powinna być kobieta. Czy wy ją widzicie? Czy tu są jakieś klocki? Niewidzialna kobieta jest naprawdę niewidzialna. Nie no, żart, nawet ja ją widzę. Niewidzialna kobieta, o dziwo, jest zmontowana. Jednak pozwolę sobie ją wziąć na rękę, no bo jednak na tym białym tle mogłaby wyglądać dziwnie. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się to, że ona ma nierówne w ogóle nogi. Chociaż nie, czekajcie, ona po prostu była zgięta. Gdy jej nóżki wyrównamy 1:1, no to już ma nóżki równiejsze. No i ma nadgorzki. Ma ładne majcioszki odwzorowane, nawet bym powiedział. Tu na kolanach jakieś nakolanniki z tyłu nadruków brak, poza plecami. No i spójrzcie, jak tutaj prześwitują stąd do tamtąd. Fajnie można poznać, nie powiem, anatomię kloca w ten sposób, co on ma w środku. I jest to całkiem ciekawe. Spójrzcie, tu wręcz na wylot można przejrzeć. No wiadomo, tutaj widać te bolce, które ma w środku, ale nie dało się chyba raczej zdecydowanie tego zrobić inaczej. Musiałaby mieć bolcu, a wtedy by się nie trzymała. No jej twarz, no właśnie, jak to w AliExpressach, ten uśmiech. Nie wiem, czy Chińczyk ją malował i w ostatnim momencie tak mu ręka poleciała, czy co tam się stało. No ale coś tutaj się stało z tym uśmieszkiem, bo znaczy on docelowo miał być chyba krzywy, ale wyszedł krzywy tak, jak nie miał być krzywy. No bo spójrzcie, usta ma prosto, a grymas ma w górę. No coś tu jest zdecydowanie nie okej. Na szczęście buźka jest jedna, talia również jest zarysowana. No i kaloryferka brak. Nie no, źle nie jest. Znaczy, wiecie, tu było ciężko źle, bo to jest praktycznie przeźroczysty konstrukt, przeźroczysta postać i tak dalej. No i tak naprawdę jedyne co, to te minimalne niebieskie linie były zarysowane. No i to było jedyne co tu było do roboty, więc ciężko byłoby, żeby to spaprali. Aczkolwiek z Chińczykami już mamy tyle do czynienia, że niejednokrotnie widzieliśmy nie takie rzeczy. Co nam zasługuje na pochwałę, to spójrzcie na rączce, ma nadruki. I przyglądałem się pozostałym AliExpressom i one również na rączkach mają nadruki, więc wow, te Chińczyki też postęp mają. To już nie jest jak u nas na Podlasiu. Jest tam zdecydowanie postęp. Ta ręka chodzi, widzicie, tak ciężko, że gdy ją brałem do góry, to wysadziła mi cały tułów. I tułów mi się zgina, bo widzicie, tylko rękę używam. Patrzcie, jak się zgina tułów przy tym. Chodzi opornie. A łapka znów chodzi tak lekko, że czujesz, jakby to było śmigło, to mógłbym robić, wiecie, tak i by się kręciło. Nóżki chodzą w miarę okej. Czyli w sumie to, do czego nas przyzwyczaiły już właśnie AliExpressy, bo poprzednie sety też miały to do siebie, że rączki raczej ciężko, dłonie raczej lekko, nóżki okej. Generalnie nie jest to złe, nie jest to złe absolutnie. Cóż mamy jeszcze? Mamy jeszcze włoski, ależ włoski, kurde, fajne nawet. Kurczę, jakby tak do LEGO nawet takie coś przemycić. Nie no, żart oczywiście, ale no czekajcie, bo mam wrażenie, dobra, jakoś te włoski wchodzą. Cała Invisible Woman prezentuje się w takiej okazałości, całej okazałości, no i powiem szczerze, że wygląda to fajnie, bardziej przypomina mi, kurczę, teraz oczywiście wyleciało mi to z głowy, ale była taka dziewczyna, laska w X-Menach, ona się w diament zamieniała i to by mi nawet przypominało mocno ją. Oczywiście ja pamiętam, wiem, o kogo chodzi, ale teraz oczywiście nazwa mi na wizji wyleciała z głowy. No cóż, bywa. No nie wygląda to źle, kochani. Gdyby to stało gdzieś daleko, a zobaczyłbym zdjęcie, wiecie, że to LEGO wypuści w przyszłym roku, uwierzyłbym, bo jakość nadruków jest ok. Klocki są oczywiście identyczne jak LEGO, no to już jest chamska podróbka.
No, ale trochę czar pryska, gdy bierzemy go w ręce, ją w ręce właściwie, no i właśnie dotykamy, tu łatwo coś odpada, tu się coś łatwo dzieje, spójrzmy, jak jej jeszcze od środka wyglądają wnętrzności, wtedy magia mocno mija, natomiast dopóki stoi to na półce, okej, może robić za zamiennik i to zasługuje na pochwałę, tym bardziej za taką figurkę dałem 3,50, może max, tu ma dwa ostrza. Nie wiem, co to jest, bo wydaje mi się, że niewidzialna kobieta nie walczyła takimi brońmi na pewno, to na stówę, ale też wyglądałem ładnie i też jakby wtrącić w ręce legoską, no byłoby okej. Podsumowując, no myślę, że nikt z was nie chciałby mieć takiej mamy, bo wyobraźcie sobie, że myślicie, że mama sobie wyszła z domu, jesteście sami w domu, zostajecie sami z komputerkiem i z zakładką, prawda, prywatne, a okazuje się, że mama po prostu zmieniła się na niewidzialną. No, byłby przypał, ale kurczę, jakościowo na pewno muszę powiedzieć wam, że jest to najlepsze, co dotychczas z AliExpressu kupiłem. Nawet wydaje mi się, że, nie wiem, jakościowo nawet się wydaje ciut lepsze niż te poprzednie, ale to pewnie jest jakieś złudzenie wywołane tym, że ogólnie figurka jest dobra, nadruki są dobre, ale tak jak mówię, no przy przeźroczystej figurce nadruki ciężko byłoby zepsuć. Gdyby figurkę postawić na półce z innymi legoskami spokojnie i gdyby nikt jej nie dotknął, mówię, mogłaby pełnić, no, w takiej gablotce rolę właśnie niewidzialnej kobiety, więc nie jest, kochani, źle. Za 3,50, no, nieraz i trzy razy droższe gnioty kupowaliśmy. Nie jest, kochani, źle, podsumowując. Więc, jeżeli potrzebujecie niewidzialnej kobiety, ale chcecie mieć ją w gablocie, ale nie wyciągać i nie pokazywać znajomym, w sensie, żeby dotykali, ale oglądali tylko przez szybę, albo ewentualnie do zdjęć, why not? Wygląd wszystko jest identyczny jak z Lego. Oczywiście my potępiamy takie zachowania, bo nie lubimy identycznych podróbek, no, ale oceniamy tutaj, jak one wyglądają, jak się sprawdzają. Nie jest, kochani, źle i jestem w szoku. I znowu muszę na przyszły odcinek szukać czegoś przypałowego, bo ostatnimi czasy chyba znów jakoś tak mało tego naprawdę złego kontentu jest. Ten kanał idzie w złą stronę. Ale oglądajcie inne recenzje, oglądajcie te przypałowe odcinki w takim razie, a noż widelec zobaczycie jakieś perełki dla siebie i stwierdzicie, wow, ale to jest syf. Dzisiejszy syfem nie jest. Oglądajcie inne odcinki, jak i inne kanały. A dziś wam dziękuję bardzo za kolejny wspólny. Bye!